Witam, znowu. Jedziemy dalej. Kurde, jak mi się tu dobrze gra. Wróciłem sobie do Nexusa. Dałem sobie plus jeden zręczność i szczęście, bo szczęścia nie dawałem w ogóle wcześniej. Wzmocniłem Estusa, spaliłem te kości całe. I kupiłem, tam zostało mi 2800, kupiłem jakiś pierścień od tej kobity, bo tam chyba będzie trzeba wszystkie pierścienie zebrać do platyny. A mówię, a nuż się zmarnują dusza tak, że będę miał ten pierścień. Jakiś tam taki, że typu raczej nie będę używać, bo ataki zwiększa, jak się ma pełne życie, a kiedy się ma pełne życie w Dark Soulsach, tak? Umówmy się. Czy ja w tej ślimarczarni już nie byłem? Chyba byłem, nie? A może i nie byłem? Jest tak poplątane to bagno. Znajdziemy to ostatnie, tą pochodnię. I zobaczymy, co się kryje tam za tymi wrotami. Tam są jeszcze itemki, tam nie byłem. Ale wielkie to bagno jest, słuchajcie, bardzo duże. Tu jeszcze drabiną do góry potem pójdziemy. Muszę zapamiętać to miejsce. Tam byłem? Nie wiem właśnie. No to jest tak pokręcone. Tych się boję w ogóle tam podejść do nich, bo oni jacyś groźni pewnie w tych bagnach, to oni tam na swoim high groundzie są. A ja tam pewnie nawet grubastrolami będzie mi ciężko uciec. No ale coś tam jest, tak? Jest jeszcze drabina, jest jeszcze tutaj sporo widzę do zebrania, do wyeksplorowania. O, tutaj już Fatrolin. Bezimienny rycerz, set cały, sprawdzę go. Mam nadzieję, że tu żadna gangryna do mnie nie podejdzie. Ciekawe, kto te ogniska tu na tych bagnach rozpala w ogóle. Dobra, to będzie... Lżejsza i mniej broniąca. Już widzę. Kurde, zobaczcie, że... Ja mam zbroję ze startu początkową i ja nic lepszego nie znajduję. A już to jest, kurde, nie wiem, który odcinek, bo tracę rachubę. W ogóle, jak ja trzymam się z tym, codziennie odcinek wam rzucam o 12. Nie wiem, czy zauważyliście. Może nie, ale staram się codziennie o 12, żeby jeden film był. Trochę zaniedbałem teraz recenzję plus platynę, ale taka też jest prawda, że żadnej platyny nie wbiłem ostatnio. Nie, inaczej, w Hotline Miami wbiłem, ale... Nie chcę jej recenzować. Myślę, że to nie ma sensu dzisiaj. Zwłaszcza na Wicie. A z Witą są problemy. Jeszcze nie wiem, czy tam naprawili, czy nie. No ja to dwa odcinki temu chyba mówiłem, nie? A ja to wszystko jednego dnia nagrywam. Czyli tyle się namachałem i nic nie zostawił nawet dziad. Tam jest itemek. Tu jojki wiszą te z tymi ślimakami, czy z czymś tam. Tam idziemy. Zaraz, szybka kontrola, jest dobrze. Ja już jestem tak czujny, już dwa odcinki mi się wylały, że kontroluję na bieżąco, wiecie, bo to za duża strata jest potem. Elgato potrafi se przyciąć. Wypij zupę z Estusa. To nie był... To zupa był. Talizman słoneczny. Co on robi? To jest taki tutaj? Nie. Coś tam pełza po tej ślimpie, słyszę. No, do rzucania cudów. Zwiększa równowagę, jakby mnie atakowali i bym cuda rzucał. Ale nie mam wiary. Za dużo. Na razie nie wiem, czy będę... Mieczotrawa wilczej krwi? Co? Czy to jest broń? Mieczotrawa? Co to było? Gdzie to jest? Mieczotrawa? I nie widzę niczego takiego. Może to jest... W ogóle nie ta kategoria. Mieczotrawa. Ciężka sprawa. Też powinno być napisane
ikonka, czy to jest tarcza, czy to jest hełmik, taki mała ikonka po lewej. I od teraz tak grzebać tu, szukać muszę, to głupio to zrobili, bo nie wiem, co ja wziąłem. O, jest. Dowód, że ogar Faronna wypełni obowiązek. Czyli to jest jakiś tam znowu do PvP. Pewnie będzie potrzebne, żeby tam w przymierzach awansować, jakieś tam głupoty pod platynę zdobywać. Tam nic nie ma, ale jeszcze do tej drabiny w razie co wrócimy. Tu widzę, że już też nic nie ma, tu już by sprzątane. Idziemy na tą drabinkę, na tę drabinkę znaczy się. Ona była już tak mniej więcej pi razy drzwi, pamiętam, że tu się szło. O, i tutaj te ślimaki tu pilnują, się maślą. A może je do światła ciągnie, jak te zwierzaki w Minecrafcie. Bo tu lampion się pali, nie? Nie wiem, czemu akurat tu sobie stały. Dobra, wchodzimy. No właśnie. Ciekawe, co tam jest na górze. Tam musi być ten trzeci ogień, albo ja gdzieś pominąłem jeszcze tą świeczkę jedną. Właśnie ja powinien patrzeć na górę tutaj, tylko... A może ta wieża mi właśnie pomoże ustalić mniej więcej geolokalizację tego przed... Ognisko tu jest, zobaczcie. Co to za by... On żyje? Z nim będzie można pogadać pewnie. Przy ognisku raczej nie by nie atakował. Módl się do starego wilka, to jest przymierze jakieś. Ja muszę przystępować? Tu by na trofko wpaść, nie? Już czy nie? Nie, ja nie chcę na razie się dołączać. Bo ja bym musiał chyba... Bo jak grzech dostanę, musiałbym z tego obecnego przymierza wyjść, żeby następny zaakceptować. To jakoś tak się robiło, nie? Ale jeszcze sekunda, bo nie, jeszcze tutaj nie oddechów dobrze wziąłem, bo pół estusów tylko miałem. Tutaj miałem sprawdzić. Tu znowu wejście. O, Gekon. Może da tą dużą rudę, co ja... No, migoczący, ale dobra, migoczący do tarczy się przyda, to się nie zmarnuje. Jak ta stamina mi się ładuje szybko, to jest taka łatwiejsza gra od razu. Aha, i tu się kółko robi, tak? Tu będzie ta wieża. No dobra, idziemy na górę zobaczyć, co to za wieża. Kusi mnie, że tam trofeum będzie, no dobra. Zobaczcie, będę wstrzemięźliwy. Nie zrobię trofki za dołączenie do przymierzy ogarów Faronna, cokolwiek. No to pewnie PvP jakieś jest, badziewie. Wjeżdżamy na górę. Czy tu będzie boss jakiś? Chociaż przed ogniskiem by bossa dawali? Chyba nie bardzo trochę. Że to byłoby takie... A może... Tam się pali ta. Czyli od tej wieży tam chyba ognisko było, bo tam się szło przez te bagna tych PvP-owych oszołomów. Tam jest ta, ten kościół, gdzie zabiliśmy tego proboszcza. I tam będzie teraz ostatnia ta. A może tu będzie boss? To miejsce aż przypomina ten boss fighta z tego, z bestią kleryka z Bloodborne'a. Też to na takim murze się walczyło. Ty jesteś bossem? To jest przecież ten Demon Taurus z jedynki. No nie gadajcie, że i tu go dali. Ja pierdolę, jak oni recyklingują. Zreskinowali go trochę. I on nawet bossem, widzę, nie jest. No to jest Demon Taurus. O, ale żyga kamieniami, tego nie robił. Dali mu nowy atak. Dobra, trzeba dać mu mach. Dobra, to będzie twój błąd chyba. Demonie Taurusie. O, ten sam atak robi, co z jedynki. A jakiś ogień z niego idzie w ogóle. O. Mało kondycji, muszę odsapnąć. A mnie nie trafił! Dobrze. Demon Taurus, proszę wracać do Lordran i się tu nie popisywać. Teraz ten skok swój robi. Już ja jestem go wyuczony, tego demona tyle razy w Dark Souls 1 już zbiłem. To jest najbardziej powtarzalny boss w Soulsach.
Dobra. Już zaraz go mamy. Co zostawisz? Dusza zbłąkanego demona. Ci nawet z niego, zobaczcie, nie zrobili bossa, tylko taką opcjonalną popierdółę. No, ale... Mogli, no zrobili reskina, nie wiem, tak... Niby fajnie, że można go zbić znowu, ale to jest, no wiecie... No jakieś pierdoły były, dusze, coś tam. Tu jest drabina? Co to jest? Nie. Dobrze, czyli też byśmy tylko po niego tu przyszli. A tam jest jeszcze jakaś furtka jest. Zobaczymy tam z bliska. Tutaj się rozejrzę trochę. To jest to opactwo chyba, co tam pokazywał filmik, nie? Tam chyba jak te bagnisko otworzymy, to tam się przejdzie. Tak mi się wydaje, że to jest to. Tu jakby można było z prawej wejść po gruzach, coś? Tu ktoś stoi, tu może z tym pogadać można. Co tutaj jest? Nie. To są chyba ci, co byli na początku na tym murze, jak się tam koło tego zdechłego smoka chodziło. Tu się nie da gdzieś... O, coś tu jest. To na pewno nie zostało dane przypadkowo. Gdzieś tędy się dojdzie. Tam można wrócić. A tu wygląda, jakby się miało zawalić. Dobra, ja tu przesprintuję to. Nie, nie zawaliło się. A, spodziewałbym się. Jaszczurki! Szybko, szybko, szybko! Gdzie? Tamta i tak pewnie mi ucieknie, bo nie zdążę ich zabić obydwóch. Ale chociaż tą jedną już tu. Dobra, ta druga może jeszcze jest? Jest! No, tutaj jaszczury tak nie uciekają. Duży odłamek tytanitu. Dwa. Będę mógł mieczek ulepszyć, tak. Bo w dwójce to one tak szybko uciekały, słuchajcie. Włócznia błyskawic. Cud. Ja wiem, gdzie to jest. To jest tutaj na początku, gdzie my przyszliśmy. Ten smok tu leżał. Tak, to jest to miejsce. Na początek żeśmy wrócili. Z jakieś 10 odcinków wstecz, albo więcej. To jeszcze. To jest to miejsce przed osadą Januszy. Tam się szło. Tak, to jest to miejsce. Tam kolejny gekon. Tam ktoś stoi. Będzie pewnie chciał pogadać o starych karabinach. Nie mam siły. A to są złe obrzympoły? Złe. Dobra, jedna szczurka mniej. O jeny, coś w plecy mnie bije. Ale zasadzka. A to są ta. Z pielgrzymka z Januszowa, ja was pamiętam. Pomyliły wam się drogi. Na zbyt drogowskaz zobaczyliście chyba sobie. Co to było? O, chłopaki. Ja się tak z wami nie będę pierdolił. Przeżył to. Ale miecza zaraz ulepszę, to będzie lepiej. No, tutaj była... No, ja szczurkę straciłem. A, to nie był NPC, to był wróg tu po prostu. A z tym tutaj czymś się da pogadać, czy coś? Tu tak klęczy? A może to się zabić da, coś ma w sobie? Nie. Tu nie, na górę można wejść. Tam chyba coś będzie też. No nie wiem, gdzie najpierw tu pójdę. Okej. Ale tutaj jest przygód, moi drodzy. Po prostu Dark Souls to jest taka przygoda. Każda część. Bardzo każdą część lubię. Mam pudełkową, każdą też. Na PS4. Demon Soulsów nie mam ani na PS3, ani 5. Nie sądzę, żebym miał. Póki co przynajmniej, bo to jest na trójkę, to jest takie drogie, mam cyfrówkę tylko. W ogóle gry na PS3 tak ceny rosną. Popatrzcie sobie, w ogóle moja rada na Allegro. Jak macie gry albo kolekcjonujecie jak ja. Tak teraz ceny gier w górę poszły, tych starych na PS3, PS2. To jest po prostu szaleństwo, nie? Czy tam się dało wejść? Może bym wskoczył, jak się nie rozpędziłem. A w ogóle... Nie.
Ten smok jest definitywnie skamieniały. Popatrzcie sobie ceny gier, bo możecie znaleźć naprawdę perełki takie drogie. Ja na przykład ostatnio odkryłem, że mam jakiegoś Silent Hilla Homecoming chyba. Tak grałem, nawet mi się gra nie spodobała, że nawet też trofek nie miała, to mówię, nawet nie mam się czym zachęcić. Będzie, że gram dla trofeów tylko, ale nie, tak sobie zaśmieszkowałem. Pograłem w ten horror i tak nie wiedziałem, o co tam chodzi, dziwnie się steruje, dziwna kamera, ale patrzę na Allegro, na oceny i... Znaczy na oceny gry, potem na Allegro patrzę i kurde, ona prawie 200 kosztuje. No, używana na PS3. Także ja bym tego... Zależy kto. Ja na przykład kolekcjonuję, ale ja nie będę jeszcze sprzedawał gier na pewno. Ale możecie sobie posprawdzać właśnie ceny. Gdzie ja mam tu wyjść? Czy ja mam tu gdzieś spadydnąć? Tędy chyba, co? Gdzieś. O. Bo tam już nic tam... Nie wiem, po tego Gekona może się kiedyś wrócę, ale znając mnie zapomnę o nim. Dobra, idziemy do ogniska. Idziemy zapalić lampion i tam pewnie za tym, znaczy zgasić go i tam za nim pewnie będzie bosik jakiś, co? A tu jeszcze jest jakiś itemek. Jak tam wejść? Nie mam pojęcia. Może być tak na przykład, że tam jest jakiś super item i tutaj jak się da temu wilkowi tych itemków ile tam trzeba, to on otworzy przejście, tam będzie jakiś na przykład zajebisty miecz i coś w tym stylu. Dobra, ciekawe jak ja tu przez te ślimaki przejdę. Orientacyjnie, zaraz, gdzie była ta, kurde nie wiem, bo zlazłem teraz, nie wiem z której strony jestem. Dobra, będziemy szukać po prostu wieży z ogniem. Dobra, turlamy się. Tutaj się ten Estus generuje cały czas? Bez kitu? Zupa ze Estusa, bo kto by pomyślał. Niech tu leży, może się przyda. Zresztą ktoś se tam nagotował, a tam będę pił, tak. Potem ktoś głodny będzie, niedoleczony. Tam jest znowu ognisko, a to tak dwa ogniska koło siebie dali, tak naprawdę. Dobra, te biesy to ja mogę bić w sumie. A, ci mieli jeszcze itemka. Ja tam... Zapierdolę im tego itema i stamtąd pójdę. Bo nie ma sensu się z tym bić, bo to widzieliście już ile walka z tym trwa. Zresztą z trzema naraz to ja tak zwykły... Zatruty klejnot. Oj, przepłaciłem życie za to? Czy jeszcze nie? A uciekaj! Gonią mnie czaszki, gonią. Gonią mnie! A mnie trucizna zaraz zabije, pewnie. Szybko. Tak, zupę ze Stusa, szybko. Ty tak komuś wypiję. Szybko. Oj. Oj. Dobra. O. Szukamy tej świeczki. To było dobre. A tam jakbym spojrzał gdzieś w górę, czy tam bym nie dostrzegł tego? Aż mnie w gardle drapie, tak się ucieszyłem. Będzie trzeba goździka pożuć. A, jakby was gardło drapie, boli, to właśnie goździki se żujcie, polecam. Czy to będzie to? Chyba nie. Pokręcone te bagno jak. O nie, to ten, jebok. Może tu? Coś tam się zabiło. Tam szczeka coś znowu. Odpluj te flegmy, nie duś tego w sobie. Tu byłem, tu była ta świeczka.
Cholera, błądzę. To jest ten mocny, nie? Ten nieustępliwy, co wydaje dźwięki zombiaka z Dead Nation. Ale skacze, patrzcie. Co on robi? Teraz chwytanko? Nie. Teraz chwytanko. Patrzcie, jakbym miał miecz plus 4, już bym go zabił. Dobra, i on teraz mnie będzie chciał w ciula zrobić. Skoczy? No nie, serio! Pod ogniskiem! Dobra, ja się do tego ognicha tu tepnę, będę miał bliżej. Ale zobaczcie, jaka to jest menda. Mocna. No, bagna się skończą, to umieranie się też skończy. Ale pewnie pożałuję, że to powiedziałem. Dobra, tepamy się tam do tego. Podróżuj. To było to chyba. Dobra, szybki łyczek. Się nagadałem o zupce ze stusa i tak mu wypiłem. Oj, ja to jestem, kurwa, jednak. Nie wiem, takie głupoty w głowie, żarty. Zwłaszcza jak tu gram na luzie, chilluję sobie. Na co dzień, znaczy nie, no ja lubię sobie, ale zależy też od towarzystwa, wiadomo. Na co dzień jestem poważny jak coś, nie? Znaczy poważny, rozsądny, no Jezu, co ja wam depierdolił. Nie po to gram i prowadzę tę serię, żeby takie rzeczy tłumaczyć dziwne. Dobra, i tu były moje dusze. Tam jest ogień, widzę. Tam trzeba iść, w tamtą stronę. Ten był ten zwykły, nie? Dobra, ten niegroźny. Coś stawił. Gnilny miecz nocniaków. To są nocniaki. Gnilny, czyli pewnie będzie zatruwał, ale będzie miał tam 30 damage'a pewnie czy coś. Sprawdzę, żeby nie było, że tak se gadam. Gnilny miecz. A to miecze są u góry, nie? Tu. Zakrzywiony jeszcze. Ale jak mało trwałości ma. Toksyczne jest. No ale słabe ogólnie. Raczej broni z takich mobków się nie używa, chyba że to jest miecz czarnego rycerza z Dark Souls 1. Mój kolega lubi ten miecz, ja za nim nie przepadam. Tam nim machnie tym to, ale jak pierdolnie to sieka ładnie paski zdrowia ten mieczyk. To było w tamtą stronę. Zabijemy nocnika. Idziemy w tamtą stronę. To gdzieś tam było. No to oświetlaj się tam szybciej. Co tu się dzieje? Ja je... Nie! Szybko, szybko, szybko. Wy nocniki. O! Tu jest ten, kociołek ten. Znowu podpiję zupkę. I to gdzieś tu w tę stronę było. Albo ja już naprawdę nie wiem. Nie ułatwiają sprawy te drzewa na pewno. Ja albo tego, jak nie znajdę tego zaraz, to może to popotnę, poprzycinam, bo kurde. Ja coś czuję, że chodzę w kółko. A może tam? A może ta wieża? Tam miałem ją też sprawdzić, coś tam gadałem. O rany. Idę w tę wieżę, sprawdzę, może to to. Ale lokacja popierdzielona. W tej wieży coś pewnie leży, nie? Tam item, jak widzę. Coś tu jest? Nic. Nic. Ale tam jest itemek, idę po itemka. O, może tą ścieżyną pójdę, będzie... Tak, tu będzie to, ale zaraz tu wrócę. Spokojnie, wrócę tu. Na pewno trafię. Na pewno się nie zgubię.
Tu coś się bździło, gdzie to jest? Tu mam, tam. Ale to chyba nie to, co widziałem. Może to? Żywica, jeszcze sobie tu przejdę, zrobię rundkę. O nie, on się respi, dobra. Nie. Idę stąd jednak. Ale tam macha wściekły. Idziemy te wieże zgasić. Idź te ślimaki tam zabijaj. Dużo dusz dostaniesz. Mam nadzieję, że ten czarny rycerz tu za mną nie lezie. A nie, znam się ze ślimakami, babra. Tu jednak chyba nie będę ciął, bo to blisko było, nie? Pół minuty tam, kurde, kroić. Co to? Zgaśnij. Aha, to jest to. Ta podpowiedź. Ten jak te ślimaki tam... tempi. Dobrze, to już widzieliśmy. Dajmy se siana. Tu sprawdzę, czy coś... Jest itemek. Ale podejrzanie tu coś. Tamten stanie chyba. Tak wygląda. O, żywica. Aha, czyli miałem za dużo, do się do skrytki przeniosła. Tak jak w Bloodborne. Tu coś jest? Nie, po prostu druga strona wyjścia do wieży. Ole, dusz mi coś dało. Coś tam se zdechło. I teraz chyba muszę do tej bramy iść, tak zgaduję. Ale też, nie, właśnie, mogłem ostatni filmik zobaczyć, czy ta brama się tam otworzyła. Tu już nic nie ma. Trzeba teraz iść do bramy. Tam pewnie bossik będzie, co? A ja nim wejdę na bossa, to raczej sobie gdzieś levelsa zrobię. Bo na jeden na pewno już starczy. Męczą mnie te bagna już. Powiem wam. Już za dużo tu eksplorowania było. Idę tu. Trzeba znaleźć tę bramę. Ona była taka duża, widoczna. Czy po prostu będę szedł i ja ją gdzieś znajdę, nie? Tutaj gdzieś jest mur. O nie, to ten. Znowu tu jestem. Orientacja grzybiarza nie działa. Dobra, w dupie z nim. Tu w Lizę może nie przyjdzie. Proszę nie harczeć jak zombie z Dead Nation. No, znowu kółko zrobiłem, byłem tu. To po prostu w złą stronę spadydłem. O, tam chyba. Czy nie? Czy mi się wydaje? Muszę podejść bliżej, żeby zobaczyć. Nie, cholera, z daleka tak wyglądało. Tu? A co tu jest? Co to jest? Aha, to jest początek, dobra. Szybki level. I to będzie chyba na wprost teraz, od tego ogniska. Ale mówię, to jest dużo, jeszcze sobie te zgniotki tam zjem, tam będzie tych dusz pewnie dużo. No, jeszcze pół godziny nie ma, także trochę możemy pójść, może bossa nawet zwoimy. W ogóle jestem ciekawy, czy jestem w połowie gry, czy może nawet nie w jednej czwartej. Tyle się tutaj dzieje. Dobra. Inteligencja te manę zwiększanie. Ale jak statystyki ładnie, odporności robi. No ale to nie jest pode mnie raczej. Wigor też fajnie daje. Wytrzymałość. Może żyćka dam, bo tak z żyćkiem tak różnie bywa. Żyćka zawsze warto mi... Już po 10 tysięcy, aż dobra, spróbuję zgniotki. Czy... Mieczyk jeszcze, mieczyk. Mieczyk, mieczyk. Coś tu więc... Daj węgiel, a! Coś właśnie za dużo było. Surprise, is it?
Czyli on będzie mógł teraz pewnie zaklinać tym mrokiem całym, czy jakimś tam innym. Robimy plus 4 miecz, plus 40 damage'a będzie aż. I aż 4 te trzeba, czyli jeszcze 3. Sporo. Nie zdobyłem tego czasem? Nie zdobyłem, dobrze. Teraz sobie zjem z gniotków. Trochę ich mam tu, widzę. Tych bossów nie będę jadł. Duża dusza, czyli pewnie da dużo, czy nie da dużo. Do 10 tysięcy. 6 tysięcy! Spokojnie, to jeszcze chyba jedna będzie potrzebna. A z tą zjem. Tak dla pewności, żeby już się nie gmatwać tutaj. Dobrze. A jeszcze se w życie dam. No. Będę bardziej żywotny. Idziemy sprawdzić tę bramę, co jest za bramą. Ja zgaduję, że jest boss. Bo to już by powinno tak wskazywać, że tyle łażenia było. Tam będzie jakiś, nie wiem, żywiołak bagna ze ślumpy ulepiony czy coś. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co tam będzie. Ale z tego jestem ciekawy bardzo i ja tam idę od razu. Idziemy, zobaczymy co jest, najwyżej zbijemy i... To było na wprost, pamiętam gdzieś. Tylko tak spróbuję przelawirować, żeby po tej truciźnie tak nie łazić. Stracę dużo? Nie. Czy to nie było tu? O kurde. I znowu się, dopiero tu wlazłem? Nie, to nie tędy, bo ja z tamtej strony wróciłem. Czyli gdzieś w tamte. Gdzieś tak jak... Jedno, ja te ręką pokazuję przed ekranem, a wy tego nie widzicie. To się nazywa wczucie. Ja mijałem te drzwi dwa razy. Te wrota. Piekielne. Tam się, ale to jest ognisko takie zwykłe. Stosiwo. Tam były takie typu. To jest. Nie, to jest ta zupa. Tam się świeci. Dobra, ja zrobię cięcie, bo to znowu będę się tu pieprzył. A tu chyba była wieża. A tam co jest? No już te żaby tu znowu, bo to gdzieś tu chyba było, słuchajcie. Szukam po przerwce. Strasznie pomącona lokacja. Bagna w Demon Soulsach, czy w Dark Soulsach były takie, że było wiadomo o co chodzi. Tylko, że tamte bagna były, to były z 1/3 tego co tu mamy, nie? Tutaj są ogromne wręcz te bagna. Jest! Znalazłem to miejsce, wreszcie. Tyle łażenia. I co tu będzie? Tu coś niepochowane po kątach? Tu nic nie widzę. Tutaj... Znaczy, nic nie schowaliście, no wiecie co? Tu coś się wala. Kamień pokutny, już takie coś mam. Ty wstaniesz, prawda? Ty jesteś złym. A to te! Obrastacze w piórka. Dawno się nie widzieliśmy. I coś smogiem tam pluje, trucizną. No i co, obrastacie w piórka i co wam to daje? No co? Jajco. Ole, tam krzyczy ktoś. A, bo to jest ten szaman tutaj. Ten najgroźniejszy. Najgroźniejszy z obrastaczy piórek. Nie spadłeś? Spadaj tam. A nie, tu nie spadniesz, bo... Co mu tam za 3 zadałem?
A to chyba fall damage był, że na niego spadłem i mu zadałem obrażenia. Co to... co tutaj jest? Tam jakaś też... czy to są te bagna, po których łaziłem? Chyba tak. Idziemy dalej. Co tu jest? Tu ta półeczka, gdzie byłem. Wybiłem się z rytmu trochę. Ojej, no tu się napierdalają. I magią. Pamiętacie coś takiego? Wyjdź z domu i sprawdź, czy... albo nie, wyjdź przez okno i sprawdź, czy nie napierdalają się magowie. Tak mi się przypomniało. W Google ktoś kiedyś takie hasełko wpisał. I to było takie popularne. Coś takiego. Ognisko. Tak czułem, że coś tu będzie. Ale znowu, do przodu można iść. Tam można iść, tam te rycki się tam chlastają. Niech się tam biją, ja na razie nie będę ich wskrzeszał. Sprawdzimy, co jest tutaj. Tu można spadydnąć, ale czy jest jakiś itemek? Jest. No to musimy spadydnąć, bo... a, to jest to miejsce. Czar, pokuta. Ciekawe, czym się pokuła. Że pokuta. Ja tu już chodziłem, tu też kotki były. Ja, dobra, nie będę znowu tyle... albo dobra, pokażę wam, gdzie było to wejście, bo już tak w miarę pamiętam chyba. I zaraz znowu będę... nie, tego mijałem, dzioda. I to tu było, zaraz obok niego. Chyba już przede mną nawet. O, już widać tą... urnę. O kurde, już zaraz 40 minut, ale tam coś będę ciął. Więc dobra, dzisiaj znowu dłużej trochę. Sorry. Ale takie mamy klimaty bagienne. Dobra. Ciekawi mnie. Znowu dwie fajne miejscówki widzę. Przede mną. Czterycki się tu zabiły. Co tu się wydarzyło? O, idzie. Papapacie, jak zapierdala gdzieś. O, jak się to... a, oni tych obrastaczy w piórka zabijają. O, w dwójkę to oni będą groźni. Trzeba tu... zrobić. No, trochę obrysani są. Coś tam te piórkacze im zrobiły. Jak on mnie tym nie trafił? Zezowaci są jacyś. O, już idzie nas ten. A, tego nie zranili. Ale on te... on mnie trafił tą girą. O! Tym wysysyłuje człowieczeństwo chyba. Albo co innego może wysysuje. Ole! Taki prawie backstab. Dobra. Nie popisuj się, że to masz. Później pewnie też to znajdę gdzieś. W to go nie uderzajcie. Absolutnie. Te czerwone. A oni te kule oka zostawiają, po prostu. Tu na górce coś może być fajnego. Tu wygląda, jakby miało być miejsce na bossa. Ale kurde, długo jest. Dobra, zbiorę jeszcze szybko to wszystko, co tu się wala. Czemu to drzewo wygląda, jakby miało wstać? Żar, tytanit. Tu jest ten znowu, ganglion. Czarna pigułka z robaka. Tarcza. Nie wiem, po co ona mi. Niby tam widzę, że do bossa jakby, bo ognisko tu dali. Ale... tu jeszcze dali jakieś poboczne sekrety. Coś tam dziwne takie dźwięki się gdzieś odbywają. No tu musi być boss. Już takie wejście to jak... jak nic, że tam jest boss. Ole, kombosa dał. Dobra, jeszcze tamtą z mojej lewej sprawdzę, bo tam na tej górce nic nie było. Bo tu jeszcze jest... o, tu przy tych drzewach. Tu ktoś klęczy. Czym ty jesteś?
A, ganglionem. No i czego tu pilnowaliś ta? Nic tu nie ma. Dobra. Ja będę kończył. W następnym odcinku od razu idziemy na bossa, obiecuję. Jak ubijemy bossa, pójdziemy tam, w tamtą stronę. Zobaczymy, co tam jest. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.